był moim wykładowcą. Te wykłady miały miejsce w tak zwanym wówczas Śląskim Seminarium Duchownym, czyli blisko Biblioteki Jagiellońskiej po drugiej stronie alei. No i pamiętam go takiego chodzącego z założonymi z tyłu rękami, wykładającego z pamięci, bo on nigdy się nie posługiwał żadnymi notatkami. Chętnie spotykał się także poza aulą, czy na korytarzu, czy w innych okolicznościach. Bo po prostu był człowiekiem, z którym można było zawsze pogadać. On nie był takim rytualistą, był po prostu takim normalnym człowiekiem i stąd nie zapamiętałem żadnych jego zachowań, które byłyby jakoś charakterystyczne. Poza tą jego ruchliwością, na katedrze, bo to katedra była, to było podium, po którym można było dość swobodnie się poruszać. No i język ten, który był rzeczywiście, on miał zawsze dobrą wymowę, dobrą dykcję, co go też odróżniało od innych profesorów, wcale powiedzmy dobrych pod tym względem. I to się czuło, że to jest jakaś taka dbałość o dykcję, co potem na przykład miał Tischner także, że dbał o język. Wiem, że zawsze był otoczony tymi studentami i ponieważ przyjeżdżał z Krakowa, to zdarzało się, że ci studenci do niego przyjeżdżali tutaj. Taki był jego styl. Znaczy kontakt bezpośredni był utrzymywany, ale on nie zawsze miał czas na to, żeby jechać na KUL i tam prowadzić zajęcia, więc zdarzało się, że studenci przyjeżdżali do niego. To już mówię z późniejszego okresu, ale sądzę, że tych studentów także przyjmował u siebie w domu. Mieszkał na Kanoniczej początkowo, no bo na Franciszkańską przeniósł się dopiero jak został chyba kardynałem. Nominację przyjęto życzliwie. No jak mówię, był człowiekiem takim znanym, ludzkim, nie narzucającym się. Niektórzy mówili, no uczony, tak go określano, że to nie wiadomo, czy to się nadaje do czegoś, czy nie. No ale takie opinie były powtarzane i wtedy, kiedy papieżem został. Jeden z arcybiskupów polskich na placu św. Piotra pytany o to, kto to jest. A o taki filozof. No. Tyle miał do powiedzenia. Więc z czasem to jest prawda, że Wojtyła był człowiekiem, który się nie narzucał. Pewne rzeczy traktował, no pamiętam na przykład, pamiętam z Kurii taką rozmowę. Z nim poszedłem do niego przed wakacjami i chciałem prosić o zezwolenie prosiłem o zezwolenie na odprawianie mszy świętej poza kościołem. To były takie specjalne z wszytymi relikwiami taka bielizna do ołtarza kielichowa i czasem używało się też, już nie pamiętam jak się, portatylu. Ja albo miałem ten portatyl, albo miałem inne jakieś zabezpieczenie, żeby zadośćuczynić tym obowiązkom natury liturgicznej. No ale znałem prawo. Ja już miałem wtedy doktorat z prawa i wiedziałem, że jest zastrzeżenie w przepisach, że nie wolno udzielać zezwolenia na mszę świętą, nie wolno jej odprawiać w sypialni. No ale ja jechałem do domków kempingowych. No to oczywiście tu była i sypialnia, i jadalnia, i wszystko. Ja wtedy nie byłem świadom, że on też jeździ. Jeździł grubo wcześniej ode mnie i w takich samych warunkach. Czy pod namiotem, czy w lesie, czy gdzieś. I wiem, bo mnie to uderzyło, że on oczywiście powiedział, no jedź, nie ma problemu. Ja mu wysunąłem te trudności I tak jakoś przeszedł nad tym, zupełnie nie komentując tego. Czy zrozumiałem, że lepiej czyta ten kanon i te przepisy niż ja, to znaczy nie zatrzymuje się na literach, tylko mówi no to jasne, to idź, rób. Nawet się nie pytał, a może się pytał, z kim jadę, jechałem z bratem i z paczką przyjaciół, więc nie było żadnego problemu. To jest taki jeden epizod, który mi utkwił w pamięci. Właśnie z tego względu, że ustosunkował się do przepisów, no dla mnie to było pewnym odkryciem. Widząc raczej istotę sprawy niż jakieś drobiazgi, które by temu przeszkadzały. Ja pamiętam, że podczas synodu krakowskiego on przychodził czasem gdzieś z terenu, jechał w ostatniej chwili, przyjeżdżał do katedry i przemawiał. Ja raz, drugi zaciskałem zęby i myślałem sobie, człowiecze, przecież trzeba się było przygotować. I proszę sobie wyobrazić, że potem przyszło mi, no już tu, nawet w tym pokoju, opracowywać ten synod przed wydaniem tekstów i całej historii. Ja musiałem te jego kazania, które były nagrywane, przeczytać. I pomyślałem sobie, człowiecze, gdzieś ty miał rozum. Przecież tu wszystko jest logicznie powiedziane. I to mało. On miał taki zwyczaj, że on miał przede wszystkim bardzo dobrą pamięć. I to nie tylko na tym synodzie, ale to można śledzić w różnych dziedzinach, którymi się zajmował, że pamiętał, co do jakiejś grupy ludzi, czy w jakiej sprawie, co mówił uprzednio. I miał taki zwyczaj, że nawiązywał do tego, co mówił i potem posuwał tę sprawę o kawałek dalej. Ale nie jakimś banałem, tylko jakimś rozwiązaniem, jakąś propozycją, która rzeczywiście była ważna. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że te wszystkie sprawy gdzieś tam w nim się dorastały, dojrzewały i on po prostu pracował wewnętrznie nad tym. I byłoby zresztą bardzo ciekawą rzeczą zrobić takie studium, w jaki sposób niektóre rzeczy były posuwane naprzód. I to widać chyba najlepiej na takich inicjatywach, które trwały latami. Po moim tym okresie notariatu w Krakowie pojechałem do Stanów, ze Stanów do Rzymu i tam zostałem na studiach. I to Wojtyła przyjeżdżał do mnie, a nie ja do niego. Więc przyjeżdżał, załatwił najpierw sprawę tej habilitacji, a następnie mieszkał w budynku, w którym ja miałem swój pokój i pracował i brał udział w synodzie, w Soborze Watykańskim II. Więc wtedy te kontakty oczywiście były częste, prawie codzienne, ale no takie, jakie mogą być między biskupem bardzo zajętym soborem i pracą na tym soborze, spotkaniami, no a studentem, który może mu w czymś pomóc, ale mu tam specjalnie do niczego nie jest potrzebny, zwłaszcza Wojtyle. Nas było chyba 3 wtedy z Krakowa na studiach. Był Jurek Miel, był taki ksiądz Alojzy Cader, który poświęcony w Rzymie, gdzieś tam z Wojskiem Polskim się znalazł na zachodzie. No ale on był kierowcą, a my we dwójkę no, mogliśmy tam coś pomóc, przepisać coś przetłumaczyć na jakiś list albo coś drobniejszego. No i to rzeczywiście robiliśmy, a on był naszym biskupem i nami się opiekował. W jaki sposób się opiekował? No, że nas na przykład zabierał na audiencję papieską. Pamiętam takie wydarzenie, że kardynał Wyszyński stoi w holu, biskupi idą na audiencję do papieża, a ja też stoję. I on się pyta Wojtyła, a co on tu robi? A on idzie na audiencję papieską. Bo dostać się na taką audiencję było prawie niemożliwe. A po prostu on mnie potraktował jako sekretarza więc znalazłem się na tej audiencji. Poza tym zapraszał nas, jeździł z nami. Nazwijmy to, że to były wycieczki. No to były chwile wypoczynku, gdzieś w niedzielę wybieraliśmy się czy do lasu, czy poza Rzym, gdzieś do Toskanii. Raz nawet pojechaliśmy na dłuższy wypoczynek na Sycylię, bo była przerwa w obradach Soboru. To był koniec października, początek listopada, czyli Wszystkich Świętych. No, pogoda tam oczywiście inna, więc pojechaliśmy w kilku. Był biskup Pietraszko też, ten nasz Luigi, czyli Alois, kierowca, ja i biskup Bejze, o ile dobrze pamiętam. No i tam zaczęliśmy od Palermo, objechaliśmy całą Sycylię i byliśmy na Etnie. No to w czasie takich wypraw rozmawiał się o wszystkim. To były takie wyprawy, które no, też rzucały światło na Wojtyłę, bo to, proszę pamiętać, że on był, no on się czuł w swojej roli. Pamiętam, że kiedy byliśmy w Katanii, to pojechaliśmy do katedry, żeby odprawić mszę świętą, tam jest Święta Agata. I biskup tamtejszy poprosił nas na śniadanie, obdarował nas jakąś książką, taką potężną cegłą. Nie wiadomo, co było z tym, zrobił z jakiejś życiorys któregoś swoich poprzedników. No i porozmawiali ze sobą biskupi w naszej obecności. Zdawkowa rozmowa, ale na tematy takie aktualne, zwłaszcza soborowe. I myśmy stamtąd pojechali na Etnę. I mieliśmy odwieźć kardynała na lotnisko. Wiedzieliśmy, że ten lot jest, no powiedzmy, o godzinie 18. No ale kardynał, zjeżdżając z tej Etny, mówi: a zatrzymajcie się, ja bym sobie tutaj zmówił brewiarza trochę. Usiadł sobie na jakiejś ławeczce czy na kamieniu i zaczął się modlić. A nas nerwy brały, bo wiedzieliśmy, że Katania to miasto niezbyt duże, ale było tam masę samochodów i wiedzieliśmy także, że jedna z ulic dojazdowych jest w remoncie. I może być trudność ze zdążeniem na ten samolot. No kardynał siedzi, no trudno było mówić, nie zdążymy. Może nawet i ten Luigi mu powiedział, że mamy mało czasu, a nic nie szkodzi. No i byliśmy zadowoleni, byliśmy się spóźnili, że nareszcie się tu nauczy punktualności. Okazało się, że samolot czekał. Czekał dlatego, że ten biskup Katanii też leciał do Rzymu. No i widocznie miał tam na tyle wpływ na decyzję pilota czy lotniska. Mówi: no zaczekajcie, no, bo tu jeszcze Wojtyła przyjdzie. Także ta radość taka, powiedzmy, złośliwa się nam nie udała tam. Raz jeden usłyszałem od niego tak ostre słowo, bo jak paliłem fajkę. I coś tam na ten temat, żeśmy się zgadali, a on mówi: głupota. Takiego soczystego określenia nigdy od niego nie słyszałem, poza tym jednym przypadkiem. I dało mi to do myślenia. Do tego stopnia, że w końcu przestałem palić. Ja nigdy nie określałem biskupa czy kardynała i to jako przyjaciela, po prostu nie ten szczebel. Zawsze miałem do niego ogromny szacunek, ale byłem także krytyczny, tak. No to zawsze podwładny, zawsze coś znajdzie u szefa, bo on miał swoje wady, to znaczy te wady, ja tego nie mówię po to, żeby obniżyć jego postać, nie, Ale on rzeczywiście, on nie był dobrym administratorem. Dlaczego? Bo on uważał, że ma inne rzeczy do zrobienia. On jest potrzebny w innych sprawach. Administrację zlecał komuś i ufał ludziom. I tu się mógł zawieść. I czasem się zawodził. No więc, no i po drugie, no spóźniał się. To czasem denerwowało, no bo ludzie czekają, a tu nie ma 5 minut, 10 minut. No, miał trochę taki, jakbym to powiedział, trochę taki stosunek do niektórych spraw wynikający z pewnej niewiedzy. Tak sądzę. Bo jak ja pojechałem z nim po kapelusz kardynalski, to na przykład kazał mi ustawić wizyty u innych kardynałów tak co pół godziny. Byłoby to wszystko w porządku, gdyby ci kardynałowie przyjechali do niego. Ale to było tak, że pierwsza wizyta, nawet pamiętam, że to był Bengsz z Berlina, była w Kolegium Polskim, a na drugą on miał jechać gdzieś po Rzymie, na drugi koniec. No to jak się obliczyło, że ten przejazd potrwa 15 minut, a trwał 45, bo były korki, było bardzo trudno się dostać, nie było komórek. Trzeba było wyskakiwać do baru, wyrzucać monetę i telefonować. Nie zawsze się można było dodzwonić tam do tego sekretarza czy do kogoś. Więc to już po pierwszym dniu on widział, że to jest niemożliwe. No. Ale przedtem tego nie wiedział. Więc to czasem mogło denerwować, no ale cóż, no, jak już tam się zorientował, że to jest niemożliwe, no to trzeba było przestawiać te wszystkie wizyty, z niektórych zrezygnować, po prostu proponować spotkanie czy na auli, czy w barze auli soborowej, bo na taki luksus osobistej rozmowy dłuższej już nas nie było stać z powodu czasu. Bardzo samodzielnym człowiekiem był. To oczywiście załatwiało się korespondencję jakąś, coś trzeba było kupić, co się kupowało, umawiało się jakieś spotkania, ale to były te techniczne sprawy. On merytorycznie nie wymagał pomocy, chyba w znalezieniu jakiejś książki. Pisał sam, najwyżej przepisywało się to na maszynie. No było nas dwóch, wiem, że Jureczek Miel pisał od czasu do czasu. Był bardziej się może do tego nadawał, a ja bardziej goniłem za różnymi sprawami. No. Oficjalnie byłem sekretarzem, owszem, znaczy nie w sensie nominacji, ale de facto, no wtedy, kiedy pojechaliśmy do Rzymu, bo arcybiskup Wojtyła został kardynałem, więc pojechał odebrać już nie kapelusz, tylko biret kardynalski, bo to wtedy się ta praktyka skończyła, chociaż kapelusz dostał, ale od sióstr, bo jeszcze były w sklepie, więc te zwyczaje się zmieniały. To wtedy rzeczywiście no, byłem takim sekretarzem z tego względu, że ja sobie ten wyjazd w pewnym sensie zamówiłem, bo kiedy była ostatnia sesja Soboru, to znaczy 65 rok, kardynał wcześniej mi dał znać, że mnie potrzebuje w Krakowie. I przyjechał na Sobór, no gdzieś pewnie w pierwszej połowie września, albo pod koniec września, i powiedział mi, no słuchaj, przepraszam bardzo, że cię odwołuję, bo tu są bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, no ale ja potrzebuję kanonisty, potrzebuję prawnika z wykładami, więc będziesz musiał do Krakowa pojechać. I potem za chwilę mówi, no a co ja ci za to mogę zrobić? Znaczy, jak ci to mogę wynagrodzić? A ja mówię, no nie ma sprawy, jak ksiądz arcybiskup zostanie kardynałem, to bym chciał przyjechać po kapelusz. Nie wiedziałem, Oczywiście nie domyślałem się nawet, że to nastąpi za 2 lata. Nawet niecałe. Bo to był 65 rok, a on został, otrzymał tę godność chyba gdzieś w czerwcu 67 roku. No i rzeczywiście gdzieś tam, ja przebywałem gdzieś w Chrzanowie, u mojego wuja, gdzieś tam w okolicy był kardynał, jeszcze nie kardynał, nominat. Wizytację odbywał i w pewnym momencie zjawił się u tego mojego wuja, bo to była, to jest koniec czerwca, miał imieniny na Jana. Nie wiem, czy to był w sam raz, może było trochę wcześniej, ale zjawił się, no i tam potoczyła się taka króciutka rozmowa, że czy on pamięta, że mi obiecał. A on mówi, tak, oczywiście, pojedziesz. Zresztą to było o tyle logiczne, że ja byłem wtedy właściwie jedynym człowiekiem tu w Krakowie, który no, znał Rzym, znał włoski. No i mogłem być w jakimś sensie pomocny. To były 2 uroczystości. Jedna chyba, nie chyba, tylko na pewno w auli, jak się to nazywa, to na początku Via della Conciliazione jest taka aula Świętej Cecylii, filharmonia. Duży koncertowy obiekt. Tam było odczytanie tych listów nominacyjnych. No to po raz pierwszy zobaczyliśmy, kto jest w tym gronie wówczas nominowanych kardynałami. A potem druga uroczystość była w kaplicy Sykstyńskiej. To było już to nałożenie biretu. I właśnie na jednej i na drugiej uroczystości byłem. W międzyczasie były to różne spotkania, bo to nie było w jednym dniu. I pamiętam, że on miał jakąś sprawę do nowo mianowanego kardynała Detroit. Chodziło o księdza, który tam, nasz ksiądz, właśnie pojechał i został. No, a ponieważ Wojtyła, ja mówię, wykorzystywał każdą chwilę, więc mówi, no jedziemy do Watykanu. Myśmy mieszkali na Piazza Remuria, to było trochę tak odległe, koło Circo Massimo. No to jak już jedziemy to do Watykanu, to może byśmy pojechali do hotelu, gdzie mieszka ten kardynał z Detroit. Nie pamiętam nazwiska w tej chwili. Dobrze, a gdzie on mieszka? No w hotelu na Monteverde, za Watykanem. Kawałek drogi. No ale wyjechaliśmy odpowiednio wcześnie, przyjeżdżamy do hotelu, pytamy się, czy ten kardynał jest. A jest na basenie. No i poczekali chwilę. Przyszedł. Rozmowa trwała parę chwil. Ja siedziałem z tyłu, kardynałowie rozmawiali. Ale tak rozmawiali, że ta rozmowa była, docierała do mnie. Trochę kurtuazji, trochę tych spraw takich bieżących. No i siadamy do samochodu i jedziemy do Bazyliki. A kardynał w pewnym momencie mówi, słuchaj, ale wiesz, tam w tych przepisach dotyczących stroju, tam są wymagane czerwone skarpetki. Ja nie mam tych skarpetek. Ja wiesz, to nie ma sprawy, no jedziemy tutaj wzdłuż murów watykańskich na Borgo Angelico. Są tutaj 2 sklepy z takimi właśnie rzeczami, no to wstąpię i kupię. Zatrzymaliśmy się, wyskoczyłem, pytam o te skarpetki, mówię, księże, to jest niemożliwe, że tylu mianowali kardynały, że wszystkośmy sprzedali. No to wracam do samochodu, bo to były doskoki takie na powiedzmy na kilkanaście metrów. I mówię, że jeszcze jest drugi sklep, że tam spróbuję, bo tu już wykupili. W drugim sklepie niestety to samo. Nie ma czerwonych skarpetek. No to trudno. Ale mu to gdzieś siedziało w głowie, coś był tym zaniepokojony. I jechaliśmy wzdłuż Kolumnady i potem na plac św. Piotra do Bramy Dzwonów, nie przez Świętą Annę, tylko dłuższą drogą. Jak wjeżdżamy na ten plac, to on mówi, słuchaj, ale tutaj ja tu widzę u księdza Deskura, bo ksiądz Deskur mieszkał w takim Palacetto Santa Anna, nie, Palacetto Santa Marta. A obok był duży budynek dla ludzi, księży pracujących w Bazylice św. Piotra. Między innymi były tam siostry Szarytki, które obsługiwały tych księży. Kardynałowie tam mieszkali, prały im, no więc on mówi, zajdź tam do tych sióstr, może w sam raz mają no do prania, to może pożyczą tych skarpetek. Oczywiście. Ja tam znałem to towarzystwo sprzed 2 lat. Chodziłem tam dość często. I tak się zdarzyło, że ja wchodzę do korytarza, takiego dosyć ciemnego, ale dostojnego i widzę siostrę, która niesie coś na jakieś pranie niesie i mówię jej to, czy jaka jest sytuacja, czy ewentualnie by się nie dało w ten sposób zaradzić kompromitacji. Bo a ona mówi, nie, niestety, przykro mi, ale właśnie oddałyśmy już to wszystko, nie mamy żadnego egzemplarza, żadnej pary do wynajęcia. No więc wracam do samochodu, mówię, że niestety nie, a kardynał mówi, no, nic nie szkodzi, jakoś to będzie. Ale jak mówię, nurtowało go to, bo po uroczystości mówi mi tak, słuchaj, jeszcze 2 innych kardynałów nie miało czerwonych skarpetek, to znaczy obserwował. Był niewątpliwie taką osobą, którą Paweł VI dostrzegł, z którą nawiązywał jakiś kontakt bliższy, no o czym świadczy chociażby to, że zaprosił Wojtyłę z rekolekcjami. To był ewenement, dlatego że no osoba jednak z tych krajów wschodnich to raz jakaś nowość w tej praktyce, która potem stała się właściwie regułą, że zapraszało się obcych spoza Rzymu, kardynałów albo jakichś tam ludzi, którzy reprezentowali sobą jakąś wartość, taką niezwyczajną. Ja na tych rekolekcjach byłem. Papież oczywiście we wszystkich tych naukach uczestniczył. No a mieliśmy w Watykanie jeszcze księdza Deskura, który był bardzo blisko związany z Pawłem VI. Ja sądzę, że Deskur odegrał bardzo dużą rolę w tych kontaktach wzajemnych papieża i Wojtyły, umiejętnie ukazując, kim ten Wojtyła jest. Zresztą tego nie trzeba było specjalnie pokazywać, dlatego że podczas soboru Wojtyła był no jednak człowiekiem i samodzielnym, i jeżeli zabierał głos, to był głos ważny. W niektórych kwestiach bardzo ważny. Znaczy zarówno jeżeli chodzi o problematykę udziału świeckich w życiu Kościoła, jak i rolę Kościoła w świecie, czyli ten tak zwany schemat 13, czyli konstytucja dogmatyczna, pastoralna o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. On w związku z tym także pojawiał się w Rzymie na spotkania robocze, które były poza sesjami soborowymi. No i z tych okazji woziliśmy go Ja go nie woziłem, sam odjechał z nim, ale towarzyszyłem mu czasem do Ariccia, bo tam pod Rzymem, czyli za Castel Gandolfo, taka miejscowość, odbywały się te obrady. I czasem padały takie dość ciekawe stwierdzenia. Raz odebrał kardynała z lotniska także Deskur, ja byłem również obecny i jechaliśmy do tej Ariccia bezpośrednio, bo nawet z lotniska tam jest łatwiej dojechać. No a przyjechał w ostatnim momencie, więc tak żartowaliśmy, czy jeszcze nie był kardynałem. No jasne, bo to był Sobór. To mógł być 60, pewnie 4 rok, a może 5, gdzieś początek. Bo już się mówiło wtedy o nim jako takim człowieku, który na pewno kardynałem zostanie. To wynikało także i ze stolicy, jaką objął. Kraków był takim miejscem kardynalskim od pewnego czasu, więc to w kościele te zwyczaje są dosyć tak szanowane, a jak jest człowiek, który się do tego nadaje, no to już nie ma żadnych wątpliwości. Synod ogłosił w 1971 roku, powołał komisję przygotowawczą, która pracowała rok, a potem od 1972 no już ta normalny synod funkcjonował na różne sposoby, które były wskazane przez ten rok pracy komisji przygotowawczej. To głównie chodziło o dwie rzeczy. O stworzenie zespołów studyjnych, czyli grup ludzi, którzy chcieli się zapoznać z nauką Soboru Watykańskiego II. I po drugie, z przygotowaniem dokumentów synodu, który miał być tym przełożeniem już na papierze tych wszystkich myśli soborowych przetrawionych przez lokalną wspólnotę i pokazującą, jak można iść dalej z tym synodem w życie. Sama rzecz zaprojektowana na 9 lat. Na 9? Zaraz. 91? Tak. Na 9 lat. Znaczy to była zbieżność z 900-leciem pasterzowania świętego Stanisława, biskupa krakowskiego. 1071-1078. To było? To było 7 lat. 7. Więc 7, nie 9. No i ta praca kosztowała bardzo dużo wysiłku. On czuwał nad tym od samego początku, ale czuwał w sobie charakterystyczny sposób. To znaczy uruchomił cały mechanizm. De facto na co dzień kierował tymi pracami biskup Smoleński, biskup Stanisław Smoleński. Ja byłem sekretarzem. Nie jedynym, bo nas było 3, ale no, byłem od takim totumfackim, prawda. Potworzyliśmy komisję, całe zespoły ludzi, no i szliśmy w teren i działaliśmy. To był okres chyba najczęstszych kontaktów moich z kardynałem i takich właśnie rozmów, które były przemienianiem na drobne tej nauki soborowej, w której on nam wyjaśniał różne niezrozumiałe dla nas punkty. Bo ktoś mówi, no brałeś udział w soborze, byłeś już mnie wtedy. No to co z tego? Przecież te rzeczy do nas w detalach, w tych, albo w syntezie jakiejś takiej zrozumiałej, jeżeli docierały, to one się wcale nie przekładały na to, że to jest rewolucja, że to jest zmiana bardzo zasadnicza. Trzeba to było studiować. Ja właściwie dopiero wtedy, kiedy zacząłem pisać o soborze, to wtedy się zacząłem go uczyć. Nie wtedy, kiedy go czytałem. Nawet nie wtedy, kiedy tłumaczyłem, bo tłumaczyłem jeden z dokumentów soborowych do tego oficjalnego wydania, które wyszło w Polsce. Wtedy już tak jakoś, bo to człowiek wchodził w tematykę głębiej, bo się zastanawiał nad tym, każde słowo trzeba było jakoś dobrać, to nie było proste. Ale uczyłem się tego soboru właśnie poprzez synod. Ja to musiałem, ja i wiele, dziesiątki, setki innych ludzi, musieliśmy to poznać od podszewki, bo inaczej, no jak przekonywać ludzi do pewnej idei, jeżeli się ich samemu nie rozumie. Kłopotu było co niemiara. Myśmy na przykład, jeżeli chodzi o tę książkę u podstaw odnowy, no powiedzieliśmy kardynałowi, to jest tego, to ludziom można dać, ale z tego nic nie wyjdzie. Oni tego nie zrozumieją. I sami byliśmy na tyle naiwni, że wybraliśmy dwóch ludzi, którzy mieli to przerobić na jakąś taką formę popularno-naukową. I wybraliśmy do tego Macharskiego i Grygla. Dwóch filozofów, nie, jeden filozof, a drugi może nie filozof, ale na pewno nie mający komunikatywnego języka. Nic z tego nie wyszło. Więc, ale tę drogę realizacji on pokazał. On pokazał formułę, która polegała na uczeniu się soboru. Znaczy nie uczeniu na pamięć, tylko uczeniu się tej rewolucji, którą on wniósł w życie Kościoła. I uczył zastosowania tego, co sobór uczy w życiu codziennym, instytucjach, w życiu prywatnym itd. itd. Szło i opornie, i szło dobrze. To znaczy było, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie moment, w którym się to działo. Początek 70. lat. To był jeszcze bardzo mocny reżim ideologiczny. To były czasy, kiedy na tematy religijne no nie wolno było mówić, publicznie nie. A jeżeli, no to mogli to robić księża z ambony, ale też nie inaczej, czy w salce katechetycznej. I tu, wydaje mi się, był szczęśliwy splot dwóch okoliczności, że pojawiła się potrzeba przemyślenia pewnych spraw, czyli sobór, taką potrzebę wskazał, a z drugiej strony była wielka potrzeba u ludzi, żeby móc po ludzku porozmawiać, a zwłaszcza na tematy wiary, religii, postaw religijnych człowieka. Bo tu gęba była zamknięta, tu nie wolno było tego robić. I oczywiście główną obawą początkową było to, że UB siądzie na tym, że ludzie, którzy się gromadzą, którzy czytają Pismo Święte, czy dokumenty soborowe, dyskutują w sposób wolny na ten temat, a było tam problemu moc, zwłaszcza dotyczących tego współczesnego świata, tam można było rzeczywiście zrobić kontrabandę przeciwko komunizmowi. To zresztą do tego doszło. Ale oni się nie zorientowali. To szło powoli. I to ludzi bardzo wciągało. Właśnie z tych, te dwie okoliczności były bardzo szczęśliwe. Oni chcieli rozmawiać, chcieli i otrzymali wspaniały materiał, tylko że trudny. I dlatego myśmy sami mieli trudności. Ucząc się jakoś, jednak posuwaliśmy to naprzód. No i te 7 lat, 8 lat właściwie było nam potrzebne, żeby z tego zrobić wydarzenie, bo to naprawdę było wydarzenie. Wojtyła uważał na początku, że gdyby miał, już setki razy powtarzałem, gdyby miał możliwość stworzyć takich 50 takich zespołów, to byłoby dobrze. No a powstało prawie 500 w diecezji. Niektóre do dziś są. Znaczy niektóre działają nie na zasadzie takich zespołów, jak to było wtedy, ale zawiązały się takie wspólnoty, tak się ludzie chcieli spotkać, że się chcą spotykać aż do dziś. No nie ma tego wiele, ale gdzieś to weszło, prawda? To miało ogromny sukces.